Jakub Wątor. Cześć. Spider's Web. Dzień dobry. Współautor cyklu dziennikarskiego, serialu o influencerach. Jakubie, słowo influencer, nie masz wrażenia, że ono po prostu jest zdewaluowane tak samo jak słowo celebryta? Czyli wiesz, tak, gdzieś tam w tym swoim pierwotnym znaczeniu ludzie, których się podziwia, których się słucha, a nagle coś tam po drodze się takiego stało, że właściwie mówi się o nich z pogardą. Powiedz, co takiego się stało? Tak, zdewaluowało się to słowo przede wszystkim dlatego, że influencerów zrobiło się bardzo dużo. Po drugie dlatego, że oni zaczęli te swoje zasięgi zbierać w podejrzany sposób. Teraz już wiemy wręcz, że w sposób oszukańczy. A co za tym idzie? Ponieważ te zasięgi są często dość fałszywe, sztuczne, to oni nie mają faktycznego wpływu, więc influencerami są tylko z nazwy. Dlatego to się zdezawuowało. Czyli to jest tak, jak mówisz, celebryta, to teraz się też mówi taki influencer, czyli osoba, która jest znana tylko z tego, że się pojawiła w mediach społecznościowych. Bo przecież, wiesz, w gruncie rzeczy pierwotnie to znaczy coś innego, czyli człowiek, który ma wpływ na kogoś. A więc ciężko zarzucić takiej osobie, że czyni coś złego. Mm-hmm. Masz wpływ, znaczy masz autorytet. Tak. A tutaj nie jest to jednoznaczne. W ogóle nie po prostu nie ma tutaj tego synonimu. No ale tak, mamy ludzi także, którzy mają dorobek, mają posłuch, z ich opiniami się liczymy, czyli mają ten autorytet. Im się również powierza kontrakty reklamowe, oni reklamują. Dlaczego w przypadku właśnie kogoś, kto ma dorobek, zgromadził kapitał, aktorki, piosenkarki, dziennikarza, nie ma takich wątpliwości co do nieetycznych działań, a wobec właśnie takiego influencera, który namawia do tego, żebyśmy coś, nie wiem, kupili czy coś zrobili, i są te wątpliwości. Wiesz co, myślę, że dlatego, że celebryci mimo wszystko to są profesjonaliści, to znaczy celebryci w znaczeniu aktorzy, muzycy, nawet ale dziennikarze. Te osoby z kapitałem, takie, które po prostu coś już, czegoś dokonały. Tak, one czegoś dokonały, one są profesjonalistami i wiedzą, jak się zachować, mają też swoich menedżerów. Oczywiście influencerzy często też ich mają, ale influencerzy żyją w internecie, do którego dostęp jest natychmiastowy i do którego oni sami od razu mogą wrzucić wszystko, co chcą. Więc ich się nie da kontrolować, a jak się ich nie da kontrolować, to są dość naturalni, a jak są dość naturalni, to są dość odpałowi często, bo to są bardzo młodzi ludzie. Więc dziewczyny właściwie obserwują innych influencerów i mówią, ja też taka chcę być. Dokładnie, ponieważ są tak influencerką, że to jest łatwy ten dystans zarobek, się bardzo skrócił, więc wydaje się, że oni są na wyciągnięcie ręki, więc wydaje też się, że każdy może być taki jak oni. A właśnie widząc te wielkie pieniądze, które influencerzy mają, skąd to jest jeszcze bardziej... te wielkie pieniądze? Powiedz, jakie to są w ogóle kwoty? Znaczy, na czym zarabia influencer? To są setki tysięcy złotych. Influencer zarabia w kilka sposobów. Przede wszystkim na partnerstwach i sponsoringach, czyli na przykład mu powie w programie, że taka i taka herbata, czy tam kawa, czy jakikolwiek inny produkt jest super. I to, jeżeli influencer ma kilka milionów obserwujących na YouTubie, to za nagranie jednego filmiku, gdzie poleca taką kawę, czy jakiś inny produkt, może wziąć kilkaset tysięcy złotych. No dobra, ale czy to jest, powie tak, przecież ja nikogo nie okradam. Nie jestem w stanie odpowiadać za to, że ktoś mnie słucha i spróbuje tej herbaty. To nie jest ich wina, oczywiście, to nie jest ich wina, że oni dostają dużą kasę, że oni mają ogromne audytorium, które robi to, co oni mówią. To jest ich ogromny kapitał. A co jest z napędzaniem tego sztucznego audytorium, tak? No bo mówisz o pompowaniu zasięgów. Co to znaczy? Pompowanie zasięgów mam na myśli chociażby to, że wielu influencerów lub influencerów takich inspe organizuje się w większe grupy, w których nawzajem skrzykują się, żeby sobie lajkować posty, podawać dalej relacje i tak dalej. To te ekipy takie, teamy. Nieformalne. To jest akurat, teraz mówię o tych jeszcze bardziej nieformalnych, choć faktycznie w ekipie też wtedy wręcz narzucone jest, że każdy nawzajem się poleca dalej. W ten sposób buduje się zasięg, w ten sposób algorytmy myślą, że to jest post bardzo popularny, to zdjęcie jest bardzo popularne, skoro nagle w dość krótkim czasie kilkaset na przykład osób kliknęło like, a te kilka osób było, kilkaset tysięcy osób było ze sobą zgadane wcześniej. Oni na 3-4 kliknęli i oszukali algorytm. Więc kolejne osoby teraz, którym algorytm to pokaże, będą myślały, to jest fajne, popularne, a nie będą wiedziały, że to jest podstawiony post. A czy reklamodawca, który zleca czy podpisuje taką umowę na reklamę jakiegoś produktu, jest w stanie to sprawdzić?
Nie jest w stanie tego sprawdzić. To tak samo jak... A w ogóle sprawdza, zastanawia się, że skąd nagle, nie wiem, Ania z Pcimia tak ma takie zasięgi. Co ona takiego dokonała? Oczywiście są narzędzia, które sprawdzają, czy jakiś influencer nie kupił z drugiego końca świata paczki obserwujących. Jasne. Ale to już są zbyt tanie sposoby, żeby influencerzy z nich korzystali. Oni bardziej wyrafinowane wykorzystują sposoby. No to tak samo, gdyby było spotkanie autorskie i na sali byłoby 1/3 osób, to byliby rodzina i znajomi autora, no ale przecież nikt o tym nie wie, bo oni tak samo wyglądają jak pozostałe osoby, prawda? Dokładnie to samo jest w social mediach. Część tych lajków jest po prostu kliknięta przez znajomych i rodzinę, w cudzysłowie, choć to oczywiście nie jest rodzina, jeśli chodzi o powiązania krwi, ale rodzina gdzieś tam na grupce, na Telegramie na przykład, gdzie się skrzykują, słuchajcie, teraz wrzucę zdjęcie, wszyscy jak klikniemy, to te głupki z internetu pomyślą, że to jest jakiś hit i dalej już sami będą klikali. Mhm. Tak to działa. Czyli co? Potrzebne są jakieś regulacje, które by sprawiły, że to będzie po prostu przejrzyste, żeby ta, nie wiem, działalność influencerów nie budziła żadnych wątpliwości. No bo no nie ma nic złego, prawda, w tym, że, nie wiem, ktoś pojechał do hotelu, mówi, świetnie się bawiłem, też tam jedźcie i zobaczcie, jak o tam ile jest, mówi, prawda? Że to jest współpraca i że to jest reklama, no bo to jest kolejny z grzechów influencerskich, nieoznaczanie reklam i tłumaczenie, że coś mi się spodobało, choć tak naprawdę dostałem za to kasę, żeby powiedzieć, że mi się spodobało. I wiesz, to, że oni mają dużo zasięgi, dużo kasy, to też nie jest jakiś grzech. Oczywiście to może demoralizować, ale kluczowe jest to, co oni pokazują, co oni sobą reprezentują, bo ogromna większość tych influencerów to są treści bardzo niskiej jakości. To są jakieś zabawy wchowanego, w których zwycięzca dostaje 10 tysięcy złotych, to jest jakieś wysadzanie samochodu, jakieś kłótnie, awantury, bicie się w klatce. Tam nie ma treści takich, wiesz, bardziej wartościowych, z których można coś wyciągnąć, które mogą wpłynąć jakoś na twój światopogląd jako odbiorcy, albo przynajmniej zmusić cię w jakikolwiek sposób do myślenia. One przede wszystkim zmuszają do śmiania się. I super. Tylko, że czasem granice są przekraczane. No to właśnie, jak to się dzieje, że dajemy się na to nabrać? Nie jesteśmy, nie wiem, przygotowani do odbioru takich treści? Czy za czym my właściwie idziemy? Myślę, że media internetowe są analogiczne i analogicznie działają do na przykład telewizji z lat 90. czy 2000. Wtedy też ta analogia mi się bardzo podoba. Wiesz, to jest w jednym z waszych tekstów, właśnie porównanie. Tak, do lat 90. Myślę, że po prostu wtedy też rynki były nieuregulowane. Tam, gdzie nie ma regulacji, po prostu jest totalne szaleństwo i można wykorzystać każdą lukę. Świetna analogia. Influencerzy, tak. Co nie jest zabronione, jest dozwolone. Więc oni wysadzają samochody, robią różne rzeczy. Natomiast wracając jeszcze właśnie do telewizji, to myślę, że tak samo było w latach 2000 czy 90 jeszcze, że ludzie wierzyli w to, co tam w telewizorze pokazują i myśleli, że ta gwiazda, ten celebryta, ten prowadzący, ten dziennikarz jest taki sam potem w domu. Oni się dziwili, jak do dziś ludzie się dziwią, gdy widzą Kułę Wojewódzkiego zasępionego i czemu on się nie śmieje. Przecież taki głupek ciągle się śmieje w telewizji, prawda? To samo jest z internetem. Myślę, że wielu fanów tych influencerów byłoby mocno zdziwionych, gdyby ich poznało osobiście. To byłby pewnie szok poznawczy po prostu, bo by nie wiedzieli, zastanawiali się, jak to przecież tam na tym YouTubie ty w ogóle zupełnie inaczej już nie tylko wyglądasz, ale się przede wszystkim zachowujesz, co innego mówisz, prawda? No tak, ale właśnie jak się zastanowimy nad wpływem osób tych wpływających, to w jakim sensie on może być szkodliwy? Szczególnie dla młodych ludzi, którzy są w takim wieku, gdzie nie potrafią jeszcze filtrować przez świadomość tych treści. Przede wszystkim szkodliwe jest to, że influencerzy, ci z tymi wielkimi pieniędzmi, tymi sukcesami, pokazują samą metę, czyli sukces i ogromną kasę, a nie pokazują drogi. Bo przez to, że nie pokazują tej drogi, ludziom się może wydawać, że to przychodzi łatwo. Że po prostu powrzucam sobie trochę filmików do internetu, pośmieję się, porobię jakieś żarty na YouTubie i będę miał ogromne pieniądze. A tak naprawdę oczywiście, że to jest ciężka praca. Żeby taki Freeze był dzisiaj milionerem, miał... Freeze również... dla tych, którzy nie wiedzą, co to za postać, wyjaśnij. Jest to twórca tak zwanej ekipy, czyli grupy influencerów, która zamknęła się w domu, robiła tam swoje różne żarty, wyzwania i tak dalej. Potem wypuściła lody ekipy, donaty, najróżniejsze rzeczy, a teraz już nawet weszli na giełdę. To było jakieś takie totalne szaleństwo. Totalne. Kilkulatkowie, znaczy dzieci to po prostu, wiesz, tam szalały. Na Allegro ponoć po 200-300 zł jeden taki lód ekipy się sprzedawał.
Bo ich nie można było znaleźć w Żabce, w ogóle w sklepach. Więc co z tym Frizem? Ach, Friz, żeby osiągnął swój sukces, musiał przez kilka lat dzień w dzień siedzieć, montować filmy, tak zwane daily, pokazywać co u niego, robić live'y i robił to wszystko sam, montaż, scenariusze i tak dalej. To jest ciężka praca tak naprawdę, ale Friz ani nikt inny tego nie pokazują. Oni pokazują tylko efekt, czyli ten filmik, gdzie się świetnie bawią. Mhm. Młodzi potem wpadają we frustrację, wpadają w jakieś kłopoty, bo nie wiedzą, dlaczego oni tak nie mają, bo nie wiedzą, nie znają tej drogi, którą należy przejść. Świetny zresztą to Dawid Łasiński, czyli pan Belfer, też influencer, ale właśnie z tych bardziej wartościowych, mówił podczas odbioru nagrody we Wrocławiu rok temu, gdy pouczał tych influencerów, żeby też tę drogę właśnie pokazywali. Słuchaj, utknęliśmy. Utknęliśmy, to tak. Nie wiem, co się tam wydarzyło, ale ani drgnie ten korek. Oprócz regulacji potrzebna jest też edukacja, ale też ta pieczy rodzicielska. No tak, tak, i to wiesz, i nad odbiorcami, i czasem nawet nad influencerami, bo oni niektórzy zaczynają jako 12-13-latkowie i jako 17-latkowie tną się na żywo w internecie, żeby zdobyć sobie jeszcze więcej fanów. Pato influencer. No właśnie, i gdzie tu są rodzice, prawda? To nawet są osoby niepełnoletnie jeszcze. Więc pieczy też brakuje. Jeszcze inaczej, wiesz, niektórzy rodzice wyciągają swoje kilkuletnie, 3-4-5-letnie dzieci, ubierają je jak księżniczki i robią setki fot, wrzucają do internetu i te profile na Instagramie, wiesz, z małymi księżniczkami rosną. Co z tymi dziećmi będzie za 10 lat, jak one już faktycznie dorosną? Taka dziewczyna będzie miała 15 lat i zobaczy swoje fotki, jak 3-letnia gdzieś tam, wiesz, w jakiejś sukni wieczorowej występuje. To może być i traumatyczne, no to po prostu może krzywić, ryć tak, beret. No, ja sobie mogłam tego nie życzyć, prawda? No, dlaczego dokładnie mi to, mamo, zrobiłaś? Tak. No właśnie, ale Łokik wziął się, prawda, za te takie praktyki. I do czego to w tej chwili doprowadziło? Co? Doprowadziło, jak na razie, kilkunastu influencerów dostało kary. Te kary nawet sięgały kilkuset tysięcy złotych i to były kary za reklamy, za kryptoreklamy, czyli za brak podpisów, kary za namawianie do piramid finansowych. Aha, które są zabronione, prawda? Oczywiście, że tak. I tu właśnie były te kilkaset tysięcy złotych kary. Ale przede wszystkim Łokik z branżą siedli do stołu, zaczęli rozmawiać, jak tę branżę naprostować, uregulować i uzdrowić. Mhm. I wytyczne te takie, to nie są regulacje, to nie są przepisy, to są wytyczne dla branży. Już lada dzień, z tego co wiem, lada dzień mają zostać ogłoszone. Także no czyli co tam. Influencerzy też właściwie mogą się przysłużyć do tego, żeby. Tak, oni współtworzą te wytyczne, tak, więc nie mogą potem marudzić, że nie wiedzieli czy coś. Oni to współtworzą. Dokładnie. Jasne, dziękuję ci pięknie. Podążamy po kolejnego gościa, jak Wąt od Spiders Web. Tekst o przemyśle influencerskim oczywiście waszej uwadze. Spidersweb.pl dzisiaj zapraszam, bo jest właśnie ten czwarty, ostatni. Kolejny, dziękuję. Dziękuję, do zobaczenia.